Widzicie, że to nie jest przypadek. Tego to są setki rzutów. I tak idzie dookoła. Raz, dwa, trzy. Kolejny najcięższy rzut. Na wprost. Robicie zasłonę. Raz z jednej strony. Użytkowe przemieszczanie się na parkiecie. To co wam mówię, ty możesz zrobić dwóch i żeby wyjść za trzy punkty możesz zrobić siedem kroków. To obręka się do obręka. Nie to. Macie 5 pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz przyjdziemy na każdy rowerze. Zaczynacie z rogu. Oddajecie 5 rzutów celnych.
pozycji potrójnego zagrożenia. Zwód, podział, rzut. Wycofujesz się. Hop. Rzut. Już jesteś gotowy. Hop. Rzut. Już jesteś gotowy. Hop. Rzut. Już jesteś gotowy. Hop. I rzut. Trafisz tu. Pięć. Wycofujesz się na trójkę. Pięć celnych spotapów za trzy. Wycofujesz się, za 3-5, back door. Możesz sobie zmienić. Następna pozycja, to samo. Potrójne zagrożenie, ale teraz zatoczymy raz w prawo, raz w lewo. Raz w lewo. Zawsze z góry rzut, hop. Traficie to, 5. Pięć potapów za trzy. Hop. Spadamy z pleśni. Pięć za trzy. To macie 10. Tak? Kolejne 5. Kolejne 5. Zaczynacie stąd. Oczywiście zaczynacie stąd. Dobiegacie nogą lewą. Dotykacie linii bocznej. 3 kroki. Rzut z łokcia trójny. Tą nogą, którą się odbijacie, będziecie naskakiwać. Raz, dwa, trzy. Czekacie, hop. Odbicie. Raz, dwa, trzy. Hop. Hop. Raz, dwa, trzy. Hop. Raz, dwa, trzy. Pięć. Następny. I ostatni, szybki atak. 3 kroki do tyłu. Nabieg, rzut, pamiętaj, z lewej strony, na szybkim ataku zatrzymujemy się prawa, lewa. Nigdy lewa, prawa, bo złamiecie nogę. Sprintem idziesz, hop, hop, prawa, lewa, hop, rzut, znowu, rzut, 5, czyli macie 20. To samo, najpierw 5. Prawo, lewo, drugie 5, 5 minut, tak? Następne 5, tak zwany łokieć, łokieć, ale biegamy tak, te kółko. Rzut, nie biegaj szybko, drugi kolega nie ma piłów. Znowu idziesz po łuku, rzut, jest piłka, rzut. 5. Czyli mamy 15. Ostatnie. Szybki jak. To samo. 3 kroki do tyłu. Naskok. Prawo ręce zawodnika na prawo. Hop, hop. Mamy kolejny. 20, 20, 15, 10 minut. Ta to nam znam. Najpierw lewa, prawa, pokoźle, zawsze powinny nawrożenie. Prawa, lewa. Następnie 5 trójek. Nie 5 trójek. Zapuśćcie mi ramię na to. Teraz się będziecie robić na prawo. Prawo nogą będziecie naskakiwać na łokieć nogi. Hop, 3 kroki. Raz, dwa, trzy, rzut. No, spokojnie. W momencie odbicia przyspieszenie. Raz, dwa. Trzy. Raz, dwa. Trzy. Korzystajcie z nim.
Dynamika z nóg. O, ostatnie. Szybki atak. Trzy kroki. Nabiegnijcie lewo, prawo. Hop. Lewo, prawo. Szukamy rzutu albo podania, albo tu, albo... Dlatego i z tamtej strony, i tutaj róbcie te pierwsze pięć. Zwód, atak, rzut, tak? Następne pięć trójek. I ostatnie, wektor. Czyli taniec piłka. Chcecie grać. Zawodnik bardzo agresywnie was odcina. Wektor, podanie. Hop. I tak samo, trzy kroki. Pamiętajcie, musimy to wybrać. Hop! Raz, dwa, trzy. Tak? Czyli mamy ile rzutów? 90. I macie 90 takich rzutów. Jesteście zmęczeni. Wybraliście dobrą pracę. To są wszystko rzuty meczowe. Jak i po prostu. Tak i z wolnych pozycji, kiedy mamy space. Potem szybki atak. Idziemy szybkim atakiem, przewaga 3 na 2, można przewagi, podanie, rzut. I ostatnie, tak tutaj na przykład, też po dobrze po sieci do kosza, zawodnik za pomocy, bo widzi, biegamy do środka, dostaje piłkę, często na przykład center ma piłkę, tam jest trener, jest głęboka pomoc, zawodnik się odwraca, biegamy i oddajemy rzut. Tak? I to jest takie moje ulubione ćwiczenie, które nazywam Andrzej Pitadyl, które mi bardzo dużo pomogło. Oprócz tego zawsze rzucałem dużo osobistych. Powiedziałem tam, że mój rekord 238. Rekord za 3, a jeszcze jedno ćwiczenie. Teraz opowiem o rekordzie za 3. Proste, mój partner pod koszem. Zaczynamy z kornera. I idziemy w takim takcie przesuwania. Tak. Nie za szybko. To jest tak zwane ćwiczenie. Jesteście na słabej stronie, piłka jest na drugiej stronie. I teraz to, co trenerzy uczą space, tak? Penetracja, jesteście tu, tak? Penetracja do środka, ustawiacie się tu, space. Tak? Jesteście tu, penetracja do końcowej, już przygotowani jesteście. Rzut. I to są te rzuty. I dlatego teraz tylko dostaję piłkę, oddaję rzut, po rzucie przechodzisz już tu. Tak. Nie, tylko podanie, tylko tym zawodnikiem. I znowu się przesuwam i znowu, tak? I znowu się przesuwam i znowu. Patrzcie, w jakiej jestem pozycji, cały czas nisko. Patrzcie, cały czas nisko. Cały czas nisko. I takich 25 celnych dnia. I dlatego takich brzutów mam rekord ile? Początku. Ile? 66 celnych. Nie spotkałem innego, który by miał taki, nie słyszałem. Dlatego to świadczy kiedyś, przed treningiem 100 rzutów i po treningu 100 rzutów po 3 godziny na rok, kiedy jestem bardzo zmęczony i muszę pracować na bardzo zmęczonych nogach. Ale muszę się nauczyć tego samego, kiedy są zmęczone, i zajmowało mi na 100 rzutów celnych.